pozdrowień, bo widzę, który powiedział, nie były tylko aktualny rzecznik, a równocześnie pragnę dziękuję Wam za przyjście. Tak jak co roku, tradycyjnie chciałoby się powiedzieć parę myśli, które mnie się nasłuchają, a które zostaną następnie pogłębione przez księdza profesora, żeby to był czas spotkania noworocznego, spotkania opłatkowego, tam także po tej drugiej stronie, czyli później, ale żeby to był czas także do namysłu, który każdy z nas czyni w początku nowego roku. Każde święta Bożego Narodzenia, jakie przeżyliśmy także w tym roku, i każde święta Objawienia Pańskiego i święto początek nowego roku mają swój niestety albo stety zmieniający się kontekst. Tajemnica wcielenia uobecnia się w konkretnych kontekstach, jakie niesie nam codzienne życie, i to jest jej wielkość, jej wielkie zadanie, że Chrystus wcielony, Emanuel, Bóg z nami, jest z nami zawsze, wtedy, kiedy czasy się zmieniają na lepsze, ale także jest z nami wtedy, kiedy czasy są trudniejsze i czasem niebezpieczne. Ten kontekst jest ważny dla wszystkich, jest ważny dla Kościoła, dla polityków, ale jest niezmiernie ważny także dla nas dziennikarzy, by dobrze pełnić swoją pracę, a powiem więcej, by dobrze pełnić swoje powołanie, dlatego że bycie dziennikarzem, jeżeli to ma być wszystko głębokie, mądre i rzetelne, jest zawsze szczególnym powołaniem służby wobec ludzi, służby wobec społeczeństwa. Chciałbym wymienić w tegorocznym kontekście kilka takich zjawisk, które wydaje mi się malują czy rysują ten kontur, czy tam wpisują się w ten kontur świata współczesnego, Polski współczesnej. Na pewno jest to niepokój w różnych częściach świata wywołany wojnami. Także niepokój w naszej części świata, w Europie, ciągle żarzący się, ale przecież trwający konflikt na Krymie, na Ukrainie. To są wyzwania, które jakby przedłużają się z poprzedniego roku na rok obecny. Do tego dochodzi terroryzm, który dosięga także Europy. Pamiętamy wszyscy Paryż, nie tylko Paryż, jako kontekst tegorocznych świąt i nowego roku. Są to setki tysięcy uchodźców, które stoją czy przychodzą pod bramy wciąż jeszcze przecież chrześcijańskiej Europy. Przychodzą właśnie do pomocy, szukając tego przyjęcia, ponieważ często nie mają wrócić do czego, a często są po prostu prześladowani z powodu swoich przekonań, a także z powodu wiary chrześcijańskiej najczęściej. Więc to jest w ogóle problem migracji i delikatność sprawy w sensie mówienia o tych tematach w mediach i pisania o tych tematach. Do tych kontekstów tegorocznych polskich zaliczamy oczywiście także nie bez znaczenia zmiany, jakie się dokonały na warstwie politycznej Polski w minionym roku, czego owocem jest to wszystko, czego się spodziewamy, czego oczekujemy, czego czasem niektórzy się obawiają także w tym roku. Jaka jest odpowiedź na to Kościoła przede wszystkim? Ciekawe, że papież na te wszystkie problemy, które celowo wyjmując je niejako troszkę, wybierając je, papież na to odpowiada głęboko przemyślanym i zaplanowanym w swoim życiu rokiem nadzwyczajnym miłosierdzia. O tym będziemy mówił dzisiaj szerzej, co to znaczy dla Was, Państwa dziennikarzy, ksiądz profesor, który się i zna na mediach, i zna się na miłosierdziu, mamy tego pewność. Mianowicie, ja tylko jedną rzecz powiem. To, że papież pootwierał bramy roku świętego miłosierdzia, nie tylko w czterech bazylikach rzymskich, jak się to zwykle czyni, kazał je otworzyć także w katedrach w 4000 diecezji świata, kazał pootwierać w świątyniach roku jubileuszowego, a ostatnio znowu zaskoczył nas wszystkich, tak jak 3 lata temu, kiedy pojechał na Lampedusę i zrobił rabat z tego, że Europa jest bezczynna wobec tonących w morzu ludzi. Tym razem w kościele na Lampedusie otworzył bramę roku świętego miłosierdzia i podobną bramę w postaci krzyża kazał otworzyć na plaży u wrót Europy, żeby była otwarta miłosierdziem tych wszystkich, którzy są chrześcijanami i za takich się uważają, i to rzetelnie. To jest pierwsza sprawa i pierwsza odpowiedź Kościoła.
Kościół, który jest Kościołem Boga, nie naszym, nie tylko może być miłosierny, czy powinien być miłosierny, ale musi być miłosierny, jeżeli jest Kościołem Jezusa Chrystusa, który jest najwyższym objawieniem miłosierdzia Bożego. I czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, wtedy, kiedy to nie pasuje do naszych schematów mówienia o współczesnych problemach, my, jeżeli chcemy być chrześcijanami, to nie weźmiemy w nawias największego przykazania miłości Boga i bliźniego i nie weźmiemy w nawias tej miłości miłosiernej, o której nam mówi Ewangelia. Także Kościół w Polsce, szukając odpowiedzi na te wszystkie wyzwania, będzie odpowiadał w tym roku niezwykle ważnym wydarzeniem, którego promulgowanie, promowanie, nagłośnienie jest waszym zadaniem dla Kościoła i dla Polski bardzo ważnym. Mam na myśli Światowe Dni Młodzieży. Łączę to od razu z prośbą i do mediów elektronicznych, i do mediów pisanych, żeby ta atmosfera zbliżającego się święta młodzieży w Polsce, przyjazdu papieża, którego przecież oczekujemy, żeby ta atmosfera narastała w miarę zbliżenia się tych wszystkich uroczystości. Kościół wreszcie w Polsce przeżywa rok 1050 Chrztu Polski. Nie tylko po to, by nadrobić to, czego się nie dało zrobić 50 lat temu, kiedy uroczystości były mocno konkurencyjne, te państwowe i te kościelne, kiedy nie mógł przyjechać papież. Nie tylko po to robimy to w 1050-lecie, ale uważamy, że Europa i Polska w niej w ciągu tych 50 lat jednak zmieniła się bardzo mocno, także w sensie takim, że się laicyzuje, że jest sensowne postawienie sobie pytania i ludziom pytania o żywotność korzeni, z których wyrastamy, a korzenie te sięgają roku 1000, czyli roku Wojciechowego, a przedtem chrztu Polski, chrztu Mieszka 963. Jaka jest odpowiedź na to, drodzy Państwo, także Was, mediów, dziennikarzy? Niezwykle ważna. Wiemy, że nie jest sloganem, ale jest głęboką rzeczywistością. To, że jesteście czwartą władzą, niektórzy mówią, że nawet się sytuujecie wyżej niż na czwartym miejscu. A więc odpowiedź Wasza musi być odpowiedzią, czy powinna być odpowiedzią niezwykle odpowiedzialną i rzetelną i obiektywną przede wszystkim w informowaniu. Ale musi być także rzetelną w wyraźnym oddzielaniu informacji od interpretacji i musi być bardzo rzetelną, co często można gołym okiem zauważyć. Można manipulować widzem, można manipulować czytelnikiem gazety przez dobór faktów i dobór informacji. A więc ta rzetelność to jest wasza odpowiedź. Ludzi powołanych do tego. Dla was to jest bardzo wielkie wyzwanie i to jest moje pierwsze życzenie, żebyście ją sprostali, ale równocześnie jest to dla dziennikarzy, myślę, wielki czas próby, ale także wielki czas oczyszczania motywacji. Nasunął mi się na koniec taki kulawy, jak zwykle przykład i obraz jest kulawy każdy, żaglówki, która płynie po jeziorze czy po morzu i motorówki. Żaglówka, żeby płynąć, musi nastawiać swoje żagle pod ciągle zmieniający się wiatr, bo inaczej będzie stała w miejscu. Motorówka jest niezależna w tym znaczeniu, że ma swój silnik i niezależnie od wiatru potrafi płynąć. Myślę, że obraz żaglówki nie byłby najlepszym obrazem, gdyby go odnieść do waszej dziennikarskiej pracy. Chodzi o to, żeby być taką niezależną motorówką, gdzie tym motorem motywacji do pracy, rzetelności, uczciwości jest przede wszystkim, czy są przede wszystkim stabilne przekonania, a równocześnie to, nie bójmy się tego słowa, gdzie tym motorem, który kontroluje kierunek, jest sumienie. I dlatego życzę wam, żebyście takimi niezależnymi motorówkami na tych burzliwych oceanach współczesności chcieli być, a resztę, pogłębiając temat głównie miłosierdzia, ale nie tylko, bo nie wiem, że nie znam zawartości wystąpienia profesora, resztę czasu oddaję księdzu profesorowi.